Ja przynajmniej, która się tak nie migałem, nie mówiłem, że zamiast czytać lekturę, wolę pójść robić jakąś rzecz, której nie lubię, na przykład, nie wiem, sprzątać, czy coś tam innego. Tylko po prostu ja chciałbym było lekturę przeczytać, nawet taką nudną, tak by się próbowało. Ale może faktycznie to są jakieś bzdety, których się nie da czytać. Ale są takie osoby. Zresztą ja nie lubiłem czytać książek, do tego będę wracał jeszcze, ale dobra, idźmy dalej. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba jak spadniesz. Zresztą sam muszę się nauczyć, jak się chodzi tutaj. Co do tych książek, ja zacząłem dopiero czytać książki w wieku, nie wiem, 20 lat. Od Harry'ego Pottera mi się zaczęło. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ci, bez wygłupów. Miało być przez usta, to oddychała przez usta. O to chodzi. Może wrócę ci pomóc. Pierwsza! Na. Chyba ja. Już jestem na dole. Dawałem ci pory, bo musiałem. O, ale weselie w mamie. Czego się spodziewałaś? Chyba się trochę uszkodziłem takim skakaniem. No dobra, trudno. Okej, okay, idziemy na kazanie. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujkowa Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Okej, okay, ja nic z tego nie rozumiem. Ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. No właśnie, po co go budzić? Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. No, nie mamy drugiego dziecka, żebyś mogła z nim poćwiczyć, no niestety. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Jasne, że wezmę podstawę. I taka mała uwaga, jakie dziecko, kurde, w takim wieku jest grzeczne? Bo takie, co tylko siedzi przed komputerem albo go w ogóle nie ma. A takie, które jest na wolnym powietrzu, to raczej... Ciężko? Dobra, samouczek walki. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Mi chyba też. Tutaj się troszeczkę sterowanie zmieniło, a poza tym ja jakoś... Wyciągnij miecz, Geralt! Nie byłem najlepszy w walkach. Dwójkę to tylko przeleciałem, żeby zdążyć jeszcze przed trójką, także no, tam na łatwym poziomie przeszedłem. Dobra. Każdy wiedźmin posługuje się ponadto prostą magią, znaki, to wiem, alchemia. Okej, okay, miecze, dobra. Wyciągnij jeden. Aha, żeby gasować to co? Dobra.
Z zaznaczanie celu. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mocne uderzenia. Nie oszczędzaj się. Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Kurde. Już chciałem to zrobić. Aby wykonać unik w daną stronę, wybierz kierunek używając S, W, lewo, prawo i wciśnij Alt. Jaki Alt? A nie spację? Można i spacją. No dobra, dobra. Aha, teraz ze spacją. Czy można zrobić uniki i z altem, i ze spacją. Jestem w defensywie. Riposta. Cios, odpowiedź. No, atakuj. Okej. Okej. Naciśnij to, żeby przed atakiem, żeby wykonać kontratak. Dobra. Albo blokujemy, albo counter robimy, jak on zaatakuje. No tak, kukła nie atakuje, więc no, ciężka taka nauka. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od kłem. Okej, mamy tutaj znaki, możemy sobie wybierać. Ale ja raczej nie będę z tego korzystał, tylko po prostu scrollem będę zmieniał znaki, bo można scrollem. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Uuu, niezły. Będę korzystał z tego znaku. Znak Quen to... No, dobra, to już wiem. Aż polecą iskry. Igni. No dobra, masz igni. Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art Geralt, no dalej! Aha, to nie spowalnia, nie zatrzymuje czasu, tylko go spowalnia. Art. Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcja. Siakre. Dobra. Akcji. Aksji, kontrola umysłu. W głowie. Teraz Irden. Pokaż jej Geralt. Kurde. Irden. A! Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. O, dobra, teraz się nie możesz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Petardą, tak? Dobra, petardy tutaj czy tu? No spoko, mamy przećwiczony samouczek walki. Czekaj, co ja tu mam zrobić? Petardą rzucić na taki dystans, no okej, spoko. Nie trafiłem. Super. Może niżej trochę. Nie, trafiłem. No i koniec samouczka walki. Trening dowolny. Myślę, że chcę zakończyć. Dobra. Pokonajmy Wesemio. Kurde. Dobry jest. O, nie ruszaj się. To nie ten znak. No dobra, może być. Nieźle. Mam tarczę. Używa tych cholernych znaków, ciężko czasem się zaefektować jak. Jeszcze chcę kontrę wykonać, ok? Dobra, ciskam C.
To nie było C. Zdążyłem przy tego kolejnym ataku. No ładnie. Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. O, zadanie będzie mieć. Ciri. Staram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. O, to będziesz się musiał mocno postarać. Chyba, że macie tam, nie wiem, z 5000 mieczy. Co to? Oj. Dzięki gon. Czekałem na ciebie, biały wilku. Ja muszę przyznać, gra wygląda świetnie. Już w tym momencie wygląda świetnie, a co dopiero dalej. Ale tak jak mówiłem wcześniej, podejmowanie decyzji tego, co się stało w dwójce, jest tak daleko z mojej perspektywy, bo jeszcze mi zajmie troszeczkę czasu robienie tutaj zadań pobocznych, jeżeli się da, że zrezygnowałem z tego, żeby wybierać tam po prostu wybory, nagrywać to. Ja i tak bym ten zapis obrał. Miałem koszmar. Tylko wam wyjaśnię, jakie decyzje po prostu bym podjął tam. Po czasie. Dobra, jedziemy z tym chłopcem, bo tu zaczyna się prawdziwa gra. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Wyjaśnijmy mu. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Odpowiedzmy to. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Dobra, pora jechać. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś okay. Czytać, nie wąchać. No, dokładnie. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego.
służył nam za łóżko? No zobaczmy. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a to... Dokładnie, kurde, czego ta młodzież nie wymyśli? Czasy się zmieniają, pomysły się zmieniają. Czekaj, słyszysz? W każdej sytuacji, nie tylko spania. I nie tylko spania i nie spania, ale dobra, koniec z tym. Mamy przeciwników do pokonania. Aha, to zapomniałem, że ustawiłem wyższy poziom trudności niż testowałem. I teraz mogę mieć przechapane. Kurde. Zmiana celu jest kłopotliwa. Tego warto zaznaczać. Oberwałem. Aha, i tutaj życie się nie regeneruje, z tego co zauważyłem. Więc będziemy potrzebować jakichś tam chlebów albo czegoś tam w tym rodzaju. Dzięki temu możemy zregenerować sobie trochę życia. Zadawanie ciosów generuje punkty adrenaliny. Znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Aha, po skończonej walce poziom terenie znacznie spadać. No dobra. Gdzie przeszły wojska tam trupojady? Jedźmy zanim więcej. Odnowa poziomu życia. Żywotność można zregenerować jedząc lub medytując. O, właśnie. Przy czym medytacja musi trwać godzinę. Na poziomach trudności większych medytacja nie regeneruje żywotności. No akurat tutaj mam taki niższy poziom trudności, więc medytacja spoko. Ale i tak raczej będę wykorzystywał tą sekwencję z jedzeniem, niż medytowaniem. Chyba, że jedzenie mi się skończy. Dobra. Przeszukajmy, może coś z tych paskud tutaj wypadło. Chyba jednak nic nie wypadło. Musimy przenieść na konie i pojechać dalej. Ale to już w następnym odcinku. Może ustawię to w taki sposób, żeby zasłonić troszeczkę to słońce wschodzące, ale pokazać jak ta gra nawet na tych wysoko średnich ustawieniach na GTX 770 wygląda. I ja nie czuję jakiejś dezaprobaty z czegoś w tym rodzaju, że potrzebuje GTX-a, nie wiem, 980 czy czegoś tam innego, żeby gra wyglądała pięknie. Ja nie potrzebuję mieć ultra, żeby sobie spokojnie, fajnie w grę pograć. Tutaj chciałem, żeby to było w miarę wysokie, w miarę w dobrej rozdzielczości, żeby wam to zaprezentować, ale tak dla mnie to nawet ta średnia spokojnie by wystarczyła. Ważne, żeby były stabilne klatki, tak? Okej, uwaga, w okolicznych lasach ukrywają się bandyci, żołnierze Temerii, wyjęci spod prawa, okej. W imieniu cesarza Nilfgaardu, który najechał właśnie na Temerię, okej. No to mamy taką sytuację, że cesarz... Drzewo znikło. Ta kartka została, okej. Cesarz Nilfgaardu, czyli Nilfgaardczycy, najechali już na Temerię i tam się kończą kolejne potwory. I teraz wszyscy tutaj jacyś rebelianci to są bandyci. Dobra, ja tu miałem kończyć. Tak, pierwszy odcinek. Tam jeszcze był taki filmik przed rozpoczęciem gry, ale jego nie nagrałem. Zresztą nie widziałem w tym sensu, bo on chyba został gdzieś tam pokazany już. No, zresztą możecie u wszystkich innych chyba zobaczyć. On nie jest taki potrzebny, moim zdaniem. Dlatego sobie go odpuściłem. Naprawdę świetnie to wygląda. Nie mogę wyjść nawet z tej gry, żeby wrzucić ten odcinek na YouTube, ale trzeba się do tego zmusić. Dlatego
teraz robimy przerwę, ja to wrzucę na YouTube'a i będziemy nagrywać dalej. Tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się, jak chcecie zobaczyć następne odcinki, to zapraszam, pa pa. Trzymajcie się, cześć, pa pa.